Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie sól morska Culineo. To jest sól, która jest gruboziarnista i jodowana. Tutaj macie 900 gramów generalnie, no i cena takiego produktu bardzo fajna, atrakcyjna w sklepie. Myślę, że na pewno warto zwrócić uwagę na ten konkretny produkt. To już jest generalnie nie pierwszy raz, kiedy ja sobie zakupiłem ten sól. Taka sól morska mega fajnie sprawdza się w różnych potrawach, znajduje swoje zastosowanie w przypadku przygotowywania mięs, ryb czy różnych warzyw. Bardzo fajnie można sobie też taką sól wykorzystać, na przykład wtedy, kiedy po prostu chcecie sobie posolić jakieś ziemniaki, przypuśćmy, tak, to po prostu sobie wsypujecie trochę takiej soli do garnka, no i po prostu kiedy ziemniaki będą gotowane w wodzie, no to fajnie taka sól morska z tym wszystkim się komponuje. Jeżeli chodzi o inne kwestie, tutaj zwróćcie uwagę na samą jakość tej soli, tak, bardzo fajnie możemy sobie zauważyć to przez opakowanie, które tutaj jest troszkę takie przezroczyste, tak? A zatem możemy sobie podejrzeć jakość tej soli, wygląd tej soli. Bardzo fajna ta sól, rzeczywiście jest bardzo dobrej jakości. Jeżeli chodzi o moją ocenę tego produktu, tutaj wystawiam notę 9 na 10, bardzo fajna jakość, bardzo dobry stosunek ceny właśnie do ilości, do jakości. Myślę, że tutaj jak najbardziej mogę Wam polecić ten konkretny produkt. W kwestii wartości odżywczych tutaj myślę nie będzie jakichś większych, że tak powiem, niespodzianek. Tutaj jak sami widzicie mamy 99,5 gramów soli, prawda, tutaj macie różne składniki mineralne, takie jak jod, no i jeżeli chodzi o składniki, sól morska, substancja wzbogacająca jodan potasu, no i zawartość jodanu potasu 3,9 mg, tutaj jak sami widzicie, wszystko mamy fajnie opisane właśnie w przeliczeniu na 100 gramów soli, no i tak to wszystko mniej więcej prezentuje się, jeżeli chodzi właśnie o ten konkretny produkt, a zatem ode mnie jak najbardziej rekomendacja zakupu tego produktu. Jeżeli zastanawialiście się, czy warto, no to myślę, że dobrze jest wybrać sobie ten produkt, bo po prostu jest to produkt dobrej jakości. No i jeżeli ktoś właśnie lubi bardziej sól morską, gruboziarnistą, jodowaną, no to na pewno będzie to dość dobry wybór. A zatem to było wszystko. Dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.